The many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Dzień dobry Państwu, ze studia radia 2000 FM, tu OOO FM w Bellwood. Witają Państwa Kazimierz Zawodziński i Beata Rumianek, na której audycję dzisiaj Państwa serdecznie zapraszamy. Dzisiejsza słoneczna sobota 3 października 2015 roku jest jak gdyby kontynuacją kilku ostatnich dni, podczas których wiosna najwidoczniej stara się nadrobić czy zrekompensować tak późne nadejście. Wszyscy chyba mieliśmy już dość chłodnej i deszczowej pogody, przypominającej bardziej jesień niż tak oczekiwaną wiosnę. Tak więc przed nami piękna pora roku, doskonała pogoda i oczywiście nasza audycja. Audycję w języku polskim nadajemy w każdą sobotę w godzinach od 11.30 do 13.00 w paśmie 98.5 FM. Można nas też słuchać w internecie o dowolnej porze na naszej stronie internetowej, podaję adres www.2000fm.blogspot.com.au. Znajdziecie tam informacje, felietony, liczne fotogalerie, a także już ponad 270 audycji archiwalnych. Mamy też swoje strony na YouTubie i na Facebooku. Wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać pl2000fm i pojawiają się linki do wszystkich naszych stron. Oto numer telefonu do studia, który będzie czynny zaraz po zakończeniu audycji przez 15 minut. Oto on. 97 15 54 11 oraz numer faksu, na który należy do piątku przesyłać ogłoszenia lokalne. 97 15 54 33. A mailem prosimy przesyłać ogłoszenia na adres radio2000fm@o2.pl. A co usłyszymy w dzisiejszej audycji? Zaczniemy od średniowiecznego festiwalu, jaki odbył się 2 tygodnie temu w Sydney. Około godziny 12 nadamy wiadomości ze świata, a po wiadomościach jeszcze w dalszym ciągu średniowieczny festiwal. Spotkanie z polskimi rycerzami i rycerską mszą świętą. Potem zapraszamy do Barcelony, gdzie niedawno gościła Beata Rumianek. Usłyszymy o 4 domach zaprojektowanych przez Gaudiego, i Beata przekaże swoje wrażenia z katedry zaprojektowanej przez tego wybitnego hiszpańskiego architekta. Katedry Sagrada Familia. A na koniec wrócimy jeszcze do australijskiego miasteczka skansenu Galgong, w którego operze występowała sławna australijska sofranistka Nellie Melba. Tematy bardzo interesujące, więc zapraszamy do spędzenia z nami kolejnych 87 minut. A teraz piosenka na dzień dobry. Dziś wracamy do przeszłości, bo takie są tematy dzisiejszej audycji, więc i piosenka na temat. Gdy kiedyś znów zawołam Cię, cover znanej piosenki Krzysztofa Klęczona, wykonuje zespół biorący udział w 3. festiwalu piosenek tego artysty w Pułtusku. Zespół Pop and Roll i trzeba przyznać, wersja świetna. Inna, ale utwór nie straci nic na swojej oryginalności.
być. Przypomnij mi przelotny wiatr, że inny już w nie patrzy. Beata Rumianek w niedzielę 2 tygodnie temu w stroju średniowiecznej damy dworu wraz z koleżankami wybrała się na średniowieczny festiwal, który odbywał się w Sydney. Oto jej relacja z walk rycerskich, czasami mrożących krew w żyłach, a czasami zabawnych. Niedziela 20 września i jestem na festiwalu, festynie średniowiecznym. Coś, co jest obecnie bardzo modne w Europie, często spotyka się właśnie organizowane takie wielkie festyny średniowieczne w modzie średniowiecznej, w stylu średniowiecznym. O, tutaj mamy w tle pieśni średniowieczne, jakiejś grupy, jeszcze nie zidentyfikowałam jej. Jest to w St. Ives Showground. Zorganizowana jest cała taka wioska średniowieczna. Wszystko oczywiście w stylu i wszyscy poprzebierani. No coś wspaniałego. Również jestem w stroju średniowiecznym. Myślę, że Ela Celejewska zawieści moje zdjęcia w tym stroju na stronie internetowej. Oczywiście mnóstwo różnych stoisk, różne kuchnie, można i portugalską, i holenderską, i z Nepal, mnóstwo różnych kuchni, różnych smaków, różnych kaw, mnóstwo. Także można się posilić przy okazji w stylu średniowiecznym, ale mamy też dużo stoisk z różnymi, tak to po prostu taki market. Także wśród osób poprzebieranych w średniowieczne kostiumy, po prostu większość osób jest nieprzebranych, ale wśród osób przebranych w średniowieczne kostiumy, o proszę, jaka tutaj piękna marynareczka, znaczy wśród osoby, kręcą się tej osoby poprzebierane, ale też jest właśnie wśród, przepraszam, co chcę powiedzieć, wśród stoisk kręcą się osoby poprzebierane w różne średniowieczne kostiumy. Bardzo fajna sprawa. Idę zobaczyć marynareczki, bardzo ciekawe, troszeczkę właśnie takie w starym stylu, coś co ja lubię. Jestem umówiona tutaj ze znajomymi, ale jeszcze ich nie widzę.
gdzieś są po drugiej stronie wioski średniowiecznej. No nic, będziemy ich szukać. Jesteśmy przy głównej arenie, gdzie za chwilę będą odbywały się walki rycerskie. Rycerze w zbrojach, z hełmami, z zakrytymi twarzami. Oczywiście, tak jak kiedyś bywało, na głównej galerii siedzi król, królowa, damy dworu, rycerze i przed nimi oczywiście będą toczyły się głównymi widzami, tak jak kiedyś bywało właśnie walki. Oczywiście widownia dookoła, czyli my, między innymi damy dworu i walka toczy się o względy którejś z dam tam na głównej galerii, gdzie jest król. Jestem zauroczona różnorodnością strojów, które tutaj można zobaczyć. Nie dość, że przybyli, po prostu poprzebierali się, nie wszyscy, może tak 1/4 osób, może 1/5 nawet tylko, ale naprawdę niektóre stroje po prostu kupione, nie, tak jak mój, a niektóre zrobione, przygotowane, po prostu coś niewiarygodnego. Jestem pod dużym wrażeniem i wydaje mi się, że to jest taka świetna zabawa i inicjatywa, żeby coś takiego organizować. Aha, zaczyna się walka. Natomiast ci, którzy tutaj tak jakby występują, są zatrudnieni pewnie, czy w ogóle występują, są częścią tego show, stroje mają po prostu bajkowe. Królowa, król, no cudownie, i rycerze też są, nie wiem, czy sami przygotowywali, czy to jakaś była grupowa praca, ale są doskonale, ale przygotowani i odziani. Różno jest tutaj, jest taka wioska XIV-wieczna, gdzie są różne stoiska, można zobaczyć, jak wyglądał taki miecz. Trzymałam nawet ten miecz, bardzo ciężki, nie wiem, jak Podbi Pięta sobie poradził, ścinając te 3 głowy niewierne, ale no konkretny, no ale pewnie trzeba było mieć nie lada krzepę. Trzymałam, mam zdjęcie z takim wielkim mieczem. Są właśnie różne narzędzia pracy, różne naczynia, na przykład czy elementy szycia, jakieś robienia guzików z materiału, takie różne ciekawostki. Natomiast tutaj właśnie zaczyna się coraz bardziej gorąco robić na arenie. Za chwilę będzie walka się zacznie między dwoma rycerzami. O, widziałam nawet krzyżaków, proszę Państwa, nawet krzyżacy. Będą również później walki polskie, rycerskie. Jest nawet napisane, że Polacy, oj, czyby to nie było niebezpieczne przypadkiem, dlatego że ojej, dlatego że wydaje się, że ta broń jest taka dosyć konkretnie ostra. Och, może nie... Nie ostra jak żyletka, ale było chyba niebezpieczna. W każdym razie rozejm między rycerzami. Pokazy są najróżniejsze rzeczy. Na przykład były też ptaki, za pomocą których się kiedyś polowało. O, nie wiem, czy Państwo słyszą. Szczęk oręża. Oj, rycerz leży. Nie wiem, czy się podniesie w tej zbroi. Leży. Podniósł się. No, to ciekawe. W tej zbroi, ja nie wiem, czy bym... Podniósł się. Brawo. Ten czerwono-biały, bo to jest taki czerwono-biały rycerz, jednak pokonał tego drugiego, który się podniósł, no oczywiście jest pokonany, więc tutaj mamy zwycięzcę jednego. Nie wiem, czy to... O, proszę, wymienili uściski, czyli wszystko w porządku. Zwycięzca. Mamy zwycięzcę, który odszedł. Czy to już jest zwyciężona walka o względy damy, czy to po prostu po każdej walce, czy to jeden zwycięzca będzie obdarzony względami, który jest dam? Wracam do ptaków. Taka była, pokazywana była sowa, która najwyraźniej jest używana do polowania na coś, nie wiem na co, może na myszy, króla popiela, ale sowa.
W każdym razie sowa była przewiązana, oczywiście trzymał ją pan stosownie ubrany, na ręku odzianym w rękawicę skórzaną, czyli ta sowa musiała być jakimś drapieżnikiem. Nie znam się na sowach, bliżej nie mogę nic powiedzieć, jakkolwiek wiem, że używano ją kiedyś do polowań. Zakradłyśmy się do namiotu, który jest dla VIP-ów, ale nie było innego miejsca siedzącego. Nikt nas na razie nie wygania, także mamy cudowny widok. Proszę, kolejny rycerz, kolejny, tym razem zielony, wspaniały. Ma całą głowę przykrytą wielkim jakby kubłem metalowym. No, wspaniały. Ale to jest hełm. Przepraszam, jestem tutaj z koleżankami. Przepraszam. Ja czekam na rycerza. Na rycerza którego? Na zielonym koniu. Ja czekam na tego na białym koniu, ale jak na razie tutaj konia nie widać. No, ale zobaczymy. W każdym razie tutaj rycerz właśnie ma na głowie. Marta, nie śmiej się. Przepraszam, za którym jesteś rycerzem? Którego trzymasz? Tego z pełnią ala kubeł na głowie? Czy... Tak, ja myślę, że najlepiej wygląda z nich wszystkich. Ja za tym z maską, bo ma taki kubraczek robiony, tak jakby turecki materiał. Wygrywa. Oj, wygrywa, przez ten kubeł wygrywa chyba, ale przepiękne stroje. Bo temu mojemu ta maska troszeczkę zaczęła się kiwać. Uratował go garnek na głowie. Oj, mam tutaj, widzę przed sobą panią w takiej samej sukni jak ja, to już jest niedobrze. Moja została zakupiona na eBayu, proszę Państwa, za jedyne $50. Przepraszam, czy twój rycerz wygrał? Właściwie to nie wiem, bo jeszcze stoi. Mój odszedł. A twój odszedł, tak, nie wiem. Mój przegrał, uważam, ale nie nastąpiło poklepanie po plecach, więc nie wiem, czy to znaczy, że to jest przerwa w walce. Coś ale widzę, że twój... Tak. No, za bardzo byliśmy zajęte tą suknią. Także tak, twój w kuble na głowie, a obok niego jakiś giermek. Czy widziałaś tego giermka, który ma tak jakby skarpetę na głowie? Tak. Ale świetnie wygląda, naprawdę. Proszę Państwa, my to sobie żartujemy, ale naprawdę stroje są rewelacyjne. Oczywiście media krążą, bo to jest, Marta, to jest drugi taki festiwal, tak? Tak, drugi. W tamtym roku był pierwszy. Rozmawiam z Martą Zubek z Teatru Fantazja. W zeszłym roku był pierwszy, też tu w Sanaj. W zeszłym roku był pierwszy Sanaj i zdaje się, że teraz będą kontynuować tę tradycję. Nie, bo to jest coś bardzo fajnego. Zresztą w Europie to jest bardzo popularne. O, ten rycerz czerwono-biały tutaj pokazuje jakieś tańce, a nie wiem, czy Państwo słyszą, jak jego zbroja chrzęści i szeleści, ale to mu nie przeszkadza. To jakieś dysko średniowieczne, to albo jakieś karate czy coś. Zdaje się, że on jest wygrany i zdaje się, że chciał, że to był taniec odstraszający przeciwnika, tak jak w Nowej Zelandii Maory się robią. Tak. No i jak na razie widzę, że mój jest wygrany, ten pierwszy, czerwono-biały. W drugiej turze twój wygrał, ten z kubłem na głowie. A moja suknia idzie już po drugiej stronie areny. Giermek tutaj przechadza się w pięknym niebieskim stroju, w niebieskim nakryciu głowy. O, idzie kolejny rycerz. I ten rycerz jest mój ulubiony. Bardzo przystojny, tak. Bardzo przystojny. Ten z kolei ma hełm a la dziób ptasi na głowie. Znaczy, hełm jest hełmem, ale ta część na twarzy jest taka a la dziób. Ale ten jest najprzystojniejszy, wiesz? Ten jest mój ulubiony. Ja za nim trzymam. Trzymam za niego, ale skłonił się pięknie królowej, królowi, damom dworu. Skłonił się pięknie. A ten drugi w musztardowym ubranku, również z hełmem w kształcie dzioba ptasiego. O, wiesz, Mata, nasz ulubieniec jest jednak bardzo dziarski. Zwróć uwagę, że... Oj, chyba... Ale to jest niebezpieczne dosyć moim zdaniem, nie? Bo to są... Wyglądają, że to są autentyczne, że właśnie, że te piki, czy tam szpady, tak. Czy co to jest, to wygląda zupełnie, to są piki chyba, tak? Takie z takim dziobem na końcu badyle. Zastanawiam się, jak pozwalają w ogóle tak coś takiego robić, bo przecież mogą... A wiesz, może oni mają... Popatrz, oni się naprawdę biją. Ale słuchaj, patrz. Brawo. Nasz przystojniak wygrał. Musztardowy leży. To dobrze.
bo nasz wygrał. Oj, oj, pomagał mu wstać, bo ja bym nie wstała w tym orężu. Wstało. A, nasz też ledwo wstał, no bo już my cały zakuty w te metalowe. Nie można powstać z tego. O, nasz ulubieniec jest zwycięzcą, jednak skłonił się wytwornie i galanteryjnie królowej, królowi i damom dworu, które siedzą po przeciwnej stronie, czyli nie nam się skłonił, chociaż my też jesteśmy w charakterze dam dworu. W zasadzie tak, powinien nam też się pokłonić, no. Tak. Biały, o, czerwono-biały też jest przystojny rycerz. No, on pięknie już walczył ubrany, w pierwszej turze, tak. Koniec. Tak, chcemy. Absolutnie chcemy zobaczyć więcej walki. A tam zobacz, jakiś król Artur zdaje się stoi, widzisz, w takim płaszczu, w koronie. Król Artur, obok jakaś czarownica średniowieczna. No i oczywiście Robin Hood jest też, tak. O, znowu moja suknia tu idzie. Ale jakoś lepiej wygląda ta pani, mi się wydaje, że ma jakiś... A nie, też ma konkretny dekolt, tak jak ja. No rzeczywiście. No i co dalej się dzieje? A, musztardowy przystępuje teraz do walki z naszym czerwono-białym. Pierwszym, ten tego z pierwszej tury. Oj, ale oberwał w głowie. Czerwono-biały oderwał? Nie, ten musztardowy dostał. Ja nie widzę, bo tutaj mi zasłoniła pani widok. Oj. Bo czerwono-biały jest bardzo dziarski, ja ci powiem. Ale ja w ogóle nie mogę uwierzyć, przecież to jest normalna broń, słuchaj. Przecież to można krzywdę zrobić. Dobrze, że mają te hełmy, bo jakby tak w oko kogoś dziabnęło tą piką, to... Oni mają takie jakby halabardki, ja nie wiem, co to jest taka jakby halabarda, bo to taki toporek jakby na długim patyku. O, tak. O, tutaj wszedł pan, żeby ich rozłączyć. Skłonili się i nie wiadomo, kto wygrał. Nikt nie leży. Brawo, naprawdę. A nie kontynuują walkę. Pan ich rozdzielił, bo po prostu te halabardy tam... Ojej! Słyszeli państwo? Troszkę przesada, moim zdaniem. Ten nie może wstać biało-czerwony teraz. Ojej, wszyscy biegną. Czerwono-biały nie może wstać. No jakbym taki, wiesz, cios w głowę, daj spokój, nie? Znaczy, w ten hełm. Nie, wszystko w porządku. Co prawda, on aż się przewrócił, jak dostał w głowę. No, wygrał, brawo. Tak. Wygrał. Nic nie rozumiemy z tych walk, ale rycerze są bardzo przystępni. Tak jest. I ładnie ubrani. Co jeszcze widziałyście po drodze? Jakieś takie stanowiska ciekawe? A widziałyśmy ten kącik tortur. Rozciągali człowieka i wrzeszczał. Na kole? Tak, rozciągali, nie na kole. Jakiś taki inny instrument. I strasznie wrzeszczał. Ale nie ten, co go rozciągali, tylko ten, co rozciągał. Jeden naciągał, a drugi stał z boku i wrzeszczał. Że niby robił, a niby to zbór. Efekty dźwiękowe, a to na desce jakieś rozciągali. Tak, taka deska była i sznury z dwóch stron. To zdaje się, że koło też było. Nie wiem, czy to koło inaczej trochę chyba wygląda. Nie? Co jeszcze widziałyście fajnego? Widziałyśmy też pojedynki wikingów. Bardzo ładne to było, prawda? Tak. Co jeszcze widziałyśmy? Ta wioska ciekawa jest. Właśnie te różne stanowiska pokazują, jak jedzono w tym XIV wieku, jak życie wyglądało. Potrawy, z tego ubrania. Co
całe stoisko XIV wiek. Tak. I to wszystko z tego okresu. Bardzo fajnie. I oni jedzą tak, w tych ubraniach siedzą i jedzą, to znaczy piją z miski, palcami zamaczają tam, chleb wkładają do miski, tak to właśnie jak jedli wtedy w tym czasie. To bardzo malownicze i tak człowiek się wczuwa. W zasadzie jakby zamknąć oczy i później otworzyć, jakby zniknęli wszyscy ci, którzy nie są przebrani. No to moglibyśmy się znaleźć w XIV wieku, nie? Tak. Bardzo fajne uczucie. Fajnie, fajnie. Takie rzeczy. I to właśnie to jest tak jakby kontynuacja, czy nie kontynuacja, ale powtórzenie tego, co w Europie, bo w Europie to jest szalenie możliwe. Tak. Zaczęło się dopiero w Australii, no jako, że wszystko powoli przychodzi tutaj. To chyba to też, nie? Przygotowane. Przygotowane bardzo dobrze. Wszystko jest zorganizowane i jedzenie, i toalety, i organizacja ogólnie jest dobra. I te wszystkie, no strasznie wiele tu się dzieje. Co chwilę jakiś występ, co chwilę jakieś pokazy. Dla dzieci też są różne atrakcje, jeżdżenie na wielbłądzie, na kucu. Ojej, ale się biją. No, tutaj jest duża walka teraz, ale jednemu temu najprzystojniejszemu zleciał but. Nie, on po prostu rozwiązało mu się. Czy Państwo słyszą szczęk oręża? Słońce tak troszeczkę padało, ale to w sumie nie przeszkadza. Wszyscy w kapeluszach, czy przepraszam, z parasolkami, ale najfajniej było, jak się tutaj zbliżałyśmy, troszeczkę padało, no i oczywiście ludzie parasolki, ale akurat złożone. I ten pan, który zapowiada, mówi tak, proszę, zbliża się osoba z dziwnym orężem w ręku, nazywa się Umbrella. O, ten w tureckim odzieniu leży. Ale musztardowy stoi. Musztardowy jest twardy. Tak. Przewrócił się kilka razy, ale dalej do przodu. No nasz niestety, awaria w stroju. Królowa siedzi nieporuszona, król również. Jakie piękne stroje, jakie no, naprawdę pod wrażeniem dużym. Coś pięknie. Ale ta walka, jestem zadziwiona, że to jest prawdziwa walka, słuchajcie. To jest prawdziwa walka. Dobrze, że mają te kolczugi, bo to przecież by można naprawdę komuś przetrącić szyję. Ojej. Ale dostał w głowę, ale czerwono-białe wygrał. Ale, no, ale dostał po głowie bardzo dużo razy i to jest jakiś taki topór normalnie, ja nie wiem, wiesz? Czy oni tam mają pod spodem jakieś gąbki? No, mam nadzieję. Tak, na pewno. To nie są jakieś plastikowe patyki. Tak, pełna emocji walka. Zostawię Państwa na chwilę, powrócimy z dalszymi relacjami. Dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polones. Z polskimi wyrobami. 49 R. Louis Street w Chester Hill. Telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polones, telefon 96-44-9280. Delikatesy Polones, sponsor Radia 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłe i podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda.
bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze, gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel, najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią Twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albert Road nr 2 tuż przy stacji kolejowej w Stratfield. Telefon 9746-9964 oraz 9746-9895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radio 2000 FM. You are listening to the radio 2000 FM 98.5. Słuchacie Państwa radia 2000 FM 98.5. Przegląd wydarzeń tygodnia. Mars nie jest suchą planetą. Odkryliśmy wodę w stanie ciekłym, ogłosił na konferencji prasowej NASA Jim Green, zajmujący się badaniem planet. Naukowcy potwierdzili, że ciemne, liczące około 100 metrów, smugi widoczne są na zdjęciach, a powstały w wyniku spływającej po zboczach wzniesień wody zmieszanej z solą. Te zagadkowe struktury nazwano Recurring Slope Linear, co można przetłumaczyć jako powracająco okresowe linie na zboczach. Już wcześniej przypuszczano, że mogą mieć związek z wodą. Odkrycie na zboczach występowania uwodnionych soli pozwoliło wyjaśnić zachodzący proces. Sole uwodnione obniżają temperaturę punktu zamarzania wody, podobnie jak to się dzieje na Ziemi. Na przykład sól wysypywana na drogach powoduje, że śnieg i lód szybciej się topią. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow ostrzegł na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, że ugrupowanie terrorystyczne Państwo Islamskie posiada elementy broni masowego rażenia. W ten sposób minister tłumaczył konieczność interwencji w Syrii. Od środy rosyjskie samoloty bombardują cele w tym kraju. Ławrow nie doprecyzował, o jakiego rodzaju broń chodzi. Podkreślił jednocześnie, że tylko stworzenie bariery w ekspansji dżihadystów umożliwi pokonanie kryzysu imigracyjnego w Europie. Przekonywał, że powstrzymywać trzeba nie uchodźców, a terrorystów. W czwartek Rosja rozpoczęła naloty na cele Państwa Islamskiego w Syrii. Przedstawiciele Kremla poprosili Amerykanów, by na czas prowadzenia operacji lotniczej nie naruszali syryjskiej przestrzeni powietrznej. Departament Stanu odpowiedział, że koalicja pod przewodnictwem USA będzie dalej prowadziła kampanię skierowaną przeciwko terrorystom. Przemytnicy igrają z naszym życiem, mówią imigranci, którzy przez morze próbują dostać się do Europy. W piątek w wyjątkowo bulwersujący sposób zachował się jeden z nich, który u wybrzeży greckiej wyspy Lesbos, widząc zbliżającą się jednostkę Straży Przybrzeżnej, wyrzucał uchodźców za burtę i próbował uciec. Było nas więcej niż 55 osób na małej łodzi. Każdy z nas zapłacił ponad $1500. Powiedzieli, że dają nam gwarancję, iż podróż będzie bezpieczna, ale na morzu takich gwarancji nie ma. Przemytnicy igrają z naszym życiem, mówią imigranci. Dodają, że ich celem jest dostanie się do Niemiec i Szwecji. Według raportu ONZ od początku roku do Europy, przepływając Morze Śródziemne, przybyło ponad 500 000 imigrantów. Blisko 3000 utonęło albo zaginęło w drodze. Większość osób próbujących przedostać się do Unii Europejskiej przez Węgry nie pochodzi z Syrii, posiada smartfony, a do Europy przybywają w poszukiwaniu lepszego życia. We wtorek ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej mają zdecydować o liczbie imigrantów, których przyjmą poszczególne kraje. Trudno ocenić, ile z tych osób odpowiada sztywnej definicji uchodźcy. Zgodnie z nią uchodźca to osoba, która przedostaje się do innego kraju, ponieważ w ojczyźnie grozi jej niebezpieczeństwo ze względu na toczący się konflikt lub prześladowania ze względu na religię, rasę, poglądy czy przynależność do mniejszości. Z kolei imigrant to termin szerszy, obejmujący każdą osobę, która wyjeżdża w poszukiwaniu lepszego życia. O ile uchodźca jest chroniony przez prawo międzynarodowe, migrant może zostać odesłany z powrotem do swojego kraju. Według danych CIA Factbook w 2014 roku na 100 mieszkańców Syrii przypadało 87 smartfonów. W Afganistanie ta liczba wynosi 74. Dla porównania na 100 Polaków przypada aż 155 komórek. Kupno smartfona już od dawna nie jest luksusem, nawet w biednych państwach. Poważnym problemem nazwał szef niemieckiego MSW Thomas de Maizière przebywanie na terenie Niemiec dużej liczby uchodźców niezarejestrowanych przez władze. Szacuje się, że może być nawet ich około 290 tysięcy. Minister skrytykował też zachowanie części imigrantów. Do lata uchodźcy byli wdzięczni za to, że mogą przebywać u nas. Sami zapytali, gdzie jest policja, gdzie jest Federalny Urząd Migracji Uchodźców, gdzie następuje rejestracja osób chcących się ubiegać o azyl. Prosili, by im przydzielić miejsce,
miejsce w ośrodku, mówił w wywiadzie dla telewizji. Od tego czasu sytuacja uległa zmianie, przyznał minister, stwierdzając, że imigranci chcą obecnie na własną rękę decydować, dokąd mają być kierowani. Opuszczając ośrodek, zamawiają taksówkę, mają, co jest dziwne, pieniądze, żeby przejechać kilkaset kilometrów. Strajkują, bo się im nie podoba ośrodek i nie smakuje jedzenie. Biorą udział w bójkach, opowiadał minister. Polska powinna postawić na rozwój technologii i innowacji, powiedział w piątek w Sopocie dyrektor Instytutu Ziemi na Uniwersytecie Columbia, Jeffrey Sachs, który współtworzył program polskiej transformacji po 1989 roku. Jego zdaniem nasz kraj to przykład gospodarczego sukcesu. Amerykański ekonomista jest gościem trwającego od środy w Sopocie Europejskiego Forum Nowych Idei 2015, którego głównym organizatorem jest zrzeszająca polskich pracodawców Konfederacja Lewiatan. Wicepremier nieuznawanego przez Kijów i Unię Europejską rządu Krymu skarży się, że został oblany kawą podczas konferencji OBWE w Warszawie. Twierdzi, że była to celowa zniewaga ze strony Ukraińców, ale to nie koniec według ukraińskiego deputowanego. Połoński miał zostać zmuszony do odśpiewania niecenzuralnej pieśni o Putynie. Dmitrij Połoński, który w zeszłym roku uczestniczył w opanowaniu Krymu przez prorosyjskich separatystów, jest na liście osób objętych zakazem wjazdu do Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych twierdzi, że wpuszczono go do Polski, gdyż ma rosyjski paszport, w którym wpisano nazwisko w innej transkrypcji niż używana w Polsce. Brakuje swobody przepływu dla sprzętu wojskowego. Tymi słowami generał Ben Hodges, dowódca sił USA w Europie, skrytykował bariery w transporcie sprzętu i żołnierzy w Unii Europejskiej. Na zgodę, by przesłać konwój z jednego kraju do drugiego, trzeba czekać 2 tygodnie, podkreślił. Wojskowy zwrócił też uwagę na rosnącą siłę Moskwy w basenie Morza Bałtyckiego. Rosjanie poczynili znaczące inwestycje wojskowe w Kaliningradzie, ostrzegł. Nie mam wątpliwości, że celem numer jeden Rosji jest podzielenie naszego wspaniałego sojuszu, a także podzielenie Unii Europejskiej, powiedział generał Hodges. Przekonywał, że najlepszym sposobem na uniknięcie pogłębienia konfliktu z Rosją jest odstraszanie. Rosja szacuje, że operacja jej lotnictwa w Syrii może potrwać do 3-4 miesięcy, poinformował przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu Aleksiej Puszkow. Zawsze istnieje ryzyko, że się ugrzęźnie, ale w Moskwie mówimy o operacji, która potrwa od 3-4 miesięcy, powiedział Puszkow francuskiemu radiu Europa 1. Dodał, że rosyjskie siły powietrzne nasilą naloty w Syrii. Kreml zapewnia, że rosyjskie samoloty w Syrii rozpoczęte w środę są wymierzone w Islamistów. Jednak koalicja pod wodzą USA, która od roku atakuje z powietrza dżihadystów z Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku, zarzuca Rosji atakowanie opozycji syryjskiej walczącej o obalenie reżimu prezydenta Syrii Bashara al-Assada. W warszawskim Oknie Życia zostawiono już 15 dziecko w tym roku. To dziewczynka, przy której znaleziono karteczkę z imieniem Matylda oraz datą urodzenia 29 września. Warszawskie Okno Życia, miejsce, w którym można zostawić noworodka, nie narażając jego życia, mieści się przy klasztorze sióstr franciszkanek przy ulicy Chorzej 53. Poświęcono je w 2008 roku, wówczas było to drugie takie miejsce w Polsce. 23 konkursowe dni, 3 koncerty inauguracyjne, 15 przesłuchań i ponad 120 godzin muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu młodych pianistów z 20 krajów. W stolicy rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Uczestników będzie oceniało międzynarodowe jury, a zwycięzcę poznamy w nocy z 20 na 21 października. Mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Okazuje się, że można to samo powiedzieć o delfinach. Jeden z nich wyłowił z wody i oddał do rąk własnych telefon, który chwilę wcześniej upuściła turystka. Turystka wypoczywająca na Bahamach poprosiła znajomego o zdjęcie w czasie, gdy ona będzie pływać z delfinami. Pech chciał, że w trakcie uwieczniania tego momentu telefon Teresy Kii wpadł do wody. Zrozpaczona kobieta była pewna, że go już nie odzyska. Ku jej zaskoczeniu z wody wyłonił się delfin, który trzymał urządzenie w pysku. Pół kilograma czekoladek z alkoholem to tyle, co kufel piwa, pisze Rzeczpospolita i zauważa, że Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych już przygotowała listę wzmacnianych smakołyków, które powinny zniknąć z półek ze słodyczami. Dziennik informuje, że sprawa zaczęła się od tego, że urzędnicy agencji kupili w sklepie cukierki z wódką, które mają powyżej 4,5% alkoholu. Urzędnicy PARPA twierdzą, że takie słodycze powinny być oklejone banderolami oraz powinny być sprzedawane jedynie na stoiskach z alkoholem. I jeszcze wracamy do festiwalu średniowiecznego. Byli na nim nawet polscy rycerze, a w mszy świętej brali udział krzyżacy.
spotykamy tutaj rycerzy, którzy walczą w polskich kostiumach. Hello, but none of you speaks Polish. That's right. I was just accosted by a young lady who said, "You're the Polish fencers?" And I said, "Yes," and she started talking to me in Polish. So this is why we notice people straight away. You're Polish, but you're not. So the costumes are amazing. Thank you. Where are they from? We made them. We made them. You ourselves. Made them. Yes. Yeah. Yes, everything. And so, how long have you been doing this? What do you mean by this? The saber fencing, 10 years or so. Seriously, fencing from historical sources in general. Longer, 25 years, and reenacting some decades, depending how you count. So trainings every week, once a month? Every week. Every week, so you meet every week? We have every Monday night we meet for sabre and during the longsword training, and every fortnight for the 11th century Viking training. So where do you get the ideas about the costumes from? Research. So, examples, text. Yeah. It's all based on originals. Mm. There are lots of portraits in this period, of course, and phenomena of surviving garments as well. So when we're in Europe, we make a point of going to the museums that have these things and take photos and take notes. And why Polish? Sabres are cool. Sabres are cool. Chris has had a long-time Polish friend who was interested in sabre. And he got me into it 20-odd years ago. And it's Paul Kurtyka, yes. Yes, you know, I've known Paul and Magda for a very, very, very long time. That's how. Yes, it's his fault that I got into this in the first place. He's coming today, right? He said he was so busy. He's renovating his house or something. So this is how. You look amazing. Yes. And it's nice to see Polish gentlemen. You're not Polish, but we are. We like to pretend as best we can. We're Polish by adoption. Polish by adoption, so good. You don't know anything. Thank you. You're welcome. I'm from the Polish radio here. Liturgia, tak jakby polowa ołtarz i msza święta. Widzimy tutaj krzyżaków, stoją, modlą się. Stanowczo to są krzyżacy. Ten krzyż na płaszczu jest absolutnie dowodzący tego. Księża, zakonnicy pięknie śpiewają, co Państwo słyszą w tle. Niestety wybuchy śmiechu z drugiej strony, bo tam walki i zabawy i śmiechy, przewracanie się. A zakończyła się modlitwa. Thank you. Wydaje się, że to zakończyła się liturgia. Non nobis Domine, non nobis se nomini, tuo da gloria. Non nobis Domine, non nobis se nomini, tuo da gloria. Maria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Non nobis Domine, non nobis et Domini, tuo da gloria. Pięknie, krzyżacy odśpiewali modlitwę. Bardzo pięknie msza polowa od słońca zakończyła się. Piękna ikona, tryptyk w tle, w polowym ołtarzu. Krzyże, pięknie zdobione lichtarze. No naprawdę pod duże wrażenie. Tak, stroje obłędne. Zwracam honor, to są benedyktyni? Wiemy, nie jesteśmy pewne, czy to są bracia, zakonnicy, którzy się przebrali za krzyżaków, czy też... Być może, że tak. Być może tak rzeczywiście. Thank you.
Kilka miesięcy temu w podróży po Europie Beata zahaczyła też o Hiszpanię. Miała okazję zobaczyć oryginalną architekturę Antoniego Gaudiego. Oto jak opisuje cztery domy przez niego zaprojektowane, niepodobne do żadnego domu istniejącego na ziemi. A przygrywają uliczni gitarzyści z Barcelony. Jesteśmy w Barcelonie. Piękne, cudowne miasto. Na głównej ulicy rozmawiam... Mariona. Rozmawiam z Marioną, naszą przewodniczką. So what's the street name we're on? We are on Passage da Gracia. Przy której znajduje się Casa Batlló, czyli dom burżuazyjnych właścicieli zaprojektowany przez Gaudiego oczywiście. So this was designed in 1904. It was Gaudi did his intervention on this building in 1904 for a couple of years until 1906. And he changed the facade and the first floor of the building where the owner of the whole building used to live with his family. Piękne, opływowe, secesyjne kształty, because it is Art Nouveau. It is Art Nouveau. We call it Modernismo in Spanish, Modernism in English. Huh? Art Nouveau in France. And Gaudi is the top architect of this artistic movement here in Barcelona. There are many other very important architects here, but he, because he's worked on the famous church of La Sagrada Familia, gdzie się wybieramy? He's the top architect of that moment in our city. Ale ten dom stoi w takim jakby zespole trzech domów, które są zaprojektowane przez trzech najbardziej znamienitych architektów tego czasu. So there are really three different architects designing those three buildings. Yes. There were actually many very important, but there's three names that we can mention as the three top architects of the time. Antoni Gaudí, Lluís Domènech and Puig i Cadafalch. I każdy z tych domów jest zaprojektowany przez każdego z tych architektów. To są właściwie cztery domy. Jeden na rogu i dwa obok siebie, obok Gaudiego. Każdy w innym stylu. Each of those houses is in a different style. Well, we call all these three styles Art Nouveau. Mm-hmm. So, but there's different interpretations of the Art Nouveau. Eh? And each of these three architects had its own way of seeing or understanding the Art Nouveau. And they compete somehow, huh? They were competitors, huh? So it's three styles, but they all belong to the same artistic movement. The one with the dome is sort of classical, isn't it? Yes, it's a bit more classical. It's a bit more classical, but you know, he was the arts and crafts are amazing on his buildings, huh? So it's not a revolution as Gaudi it is, huh? Because I mean Gaudi is not only the outside and the mosaic you see on the facade, and it's also the structures. He's so ahead of his time in structures and in mentality, because he recycles a lot of materials and because he takes care of the environment 100 years before we still start to try to. Absolutely. Thank you, Mariana. Welcome. I hope I can ask you to about some information. Yes, no problem. Thank yes, you. Course. A ja jeszcze Państwu wytłumaczę, że właśnie budynek Gaudiego jest zaprojektowany w tych właśnie bardzo, bardzo nowoczesnych, opływowych kształtach. I są dwie interpretacje, dlaczego wygląda w ten sposób. Tak jakby dach, bo oczywiście Gaudi uważał, że każdy dom musi mieć nakrycie, tak jak nakrycie głowy, każdy nosił w tamtych czasach kobiety szczególnie, bez kapelusza nie wychodziły na ulicę oczywiście. Więc dach jest tak jakby łuski smoka, dlatego że Antonio Gaudi był bardzo religijnym człowiekiem, katolikiem i wierzył bardzo w naturę, pokazywał naturę w swoich projektach. No i tak, ten budynek Casa Batlló jest tak zaprojektowany, że uważa się, że to jest właśnie przedstawienie świętego Jerzego walczącego, pokonującego smoka. I budynek, dach to tak jakby łuski smoka, a wieżyczka z krzyżem to jakby symbol świętego Jerzego pokonującego tego smoka właśnie.
Oczywiście ten smog pochłonął wiele ofiar, w związku z tym na budynku balkony wyglądają tak jakby górna część czaszki i kolumny na dole tak jakby kości, piszczele. Jest druga interpretacja, a mianowicie, że są to maski weneckie, że balkony to nie są czaszki, tylko maski weneckie i w związku z festiwalem w Wenecji. Ale wsiadamy do autobusu i jedziemy do Sagrada Familia. Beata zwiedziła także wciąż budującą się w Barcelonie katedrę Sagrada Familia, którą zaprojektował genialny i ekscentryczny architekt Antoni Gaudi. W sprawozdaniu Beata opowiada o niesamowitych wrażeniach, które towarzyszą zwiedzającemu tę super oryginalną, jedyną na świecie budowlę. Słowu towarzyszy muzyka sakralna wykonywana w tej właśnie katedrze. Sagrada Familia. Kościół projektowany przez Antonio Gaudiego. Fasada tylko w zasadzie wykonana za jego życia. Antonio Gaudi zginął w wieku 74 lat pod kołami, a właściwie to nie wiem, na czym jeździ tramwaj. Nie wiem, czy to się nazywają koła, ale pod kołami tramwaju w mieście. Ta część, fasada projektowana i wykonana za życia Antonio Gaudiego jest ciemniejsza w kolorze, jakby taka bardziej agresywna w razie, w zasadzie. Te części pozostałe, oczywiście widać od razu, że są nowsze ze względu na inny kolor, ale są również projektowane przez Antonio Gaudiego. Prace trwają. Ten kościół jest jeszcze nieukończony i zdaje się, że jeszcze daleko do ukończenia. Jest to masywny projekt, no ale pozytywne jest to, że rzeczywiście prace trwają i to dosyć intensywnie. Tutaj na wycieczce naszej jest pan Martin, zresztą w jednej ćwierci Polak, bo jego babcia była Polką ze Stanów Zjednoczonych i mówi, że był tutaj na początku 2001 roku i ta jasna część nie była jeszcze wykończona, ta jasna po lewej stronie kościoła, kiedy się patrzy na niego. Fasada kościoła po prostu zapiera dech w piersiach. To jest absolutnie niemożliwe. Ten detal, ta ilość detalu, ilość żebli, rzeźb, ilość motywów. Naprawdę po prostu jest nawet trudno to zacząć opisywać. Tutaj na samym dole, tuż po lewej stronie wejścia, widzę oczywiście żywoty ze sceny świętych. Pan Jezus z nauczycielami. O, nasza wycieczka przenosi się do przodu, zdaje się. Idziemy.
nad głównymi drzwiami, które również są po prostu nieprawdopodobne. A jeszcze chciałabym powiedzieć, że między kolumnami, bo są dwie po lewej, dwie po prawej, jest nawet drzewo, co no, jest sztuczne drzewo, oczywiście jakieś betonowe, ale z ptaszkami, które oczywiście obrazuje Gaudiego zamiłowanie do natury, do przyrody. Nad głównym wejściem również życie, sceny biblijne. Wchodzimy. Łączę się z Państwem za chwilę. Jestem na mszy świętej w kościele Sagrada Familia, w krypcie pod kościołem, bo w samym kościele msze się jeszcze nie odbywają, jako że nie jest skończony. Był konsekrowany, ale jest nieskończony. Więc msze w parafii Sagrada Familia odbywają się w krypcie, gdzie też znajduje się grobowiec, sarkofag Antoniego Gaudi. Sagrada Familia. Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne wrażenie. Najpierw patrzyliśmy z zewnątrz. Po prostu nawet no w ogóle dech zapiera w piersiach, bo to jest w ogóle aż niemożliwe do opisania. Jestem teraz w środku kościoła Sagrada Familia. To stukanie, które Państwo słyszą, to tak, to trwa budowa, gdyż kościół jest nieskończony, budowa jest nieskończona od 100 lat, właściwie 100 lat minie w 26 roku i na ten rok przewidziane jest zakończenie budowy. Takie są plany, a co będzie w rzeczywistości nie wiadomo. Kościół był częściowo przygotowany do konsekracji przez papieża w 2010 roku. Wtedy też zrobiono zastępcze drzwi główne wejściowe. Drzwi główne wejściowe są jeszcze niegotowe tak naprawdę, ale kościół może być konsekrowany według tradycji, kiedy jest w nim dach i kiedy są drzwi wejściowe i pierwsze otwarcie drzwi to jest wtedy właśnie, kiedy następuje konsekracja kościoła. Tak nam opowiedziała pani przewodniczka. Tak też się stało, są wejściowe zastępcze drzwi, będą budowane, są plany. Teraz opowiem Państwu to, co widzę na zewnątrz. Otóż kościół cały jest architektonicznie zaprojektowany przez Antonio Gaudiego. Antonio Gaudi był architektem, więc wszystkie rzeźby są projektowane i wykonywane przez jego współpracowników. On był architektem, więc zaprojektował architektonicznie cały kościół. Wszystko jest zaprojektowane przez Gaudiego, natomiast wykonana przez niego za jego życia jeszcze jest brama, która brama wyjściowa boczna, która pokazuje narodziny i życie Chrystusa. Dlatego, że są trzy tak jakby bramy. Narodziny Chrystusa, ukrzyżowanie i rezurekcja. Rezurekcja jest jeszcze nie gotowa, natomiast właśnie narodziny i życie Chrystusa są gotowe i wykonane jeszcze za życia Gaudiego. Natomiast ukrzyżowanie jest właśnie w trakcie prac. Jedna część jest już wykonana. Oczywiście
budynek, tak jak wspomniałam, jest projektu zupełnie Gaudiego, natomiast rzeźby są nowoczesne, bardzo nowoczesne i jakże inne od tych, które są nawet przy bramie, która pokazuje narodziny i życie Chrystusa. Otóż Chrystus bardzo nowatorsko na przykład jest przedstawiony, ukrzyżowany na krzyżu, zupełnie nagi. Naturalnie tak się nie pokazuje zwykle Chrystusa, jednakowoż uznano, że kiedyś w tamtych czasach nikt się nie przejmował, czy osoba ukrzyżowana, no, Chrystus szczególnie, czy są w ogóle przykryci, czy właśnie jest jakaś szata. Podobno tak nie było, w związku z tym artysta przedstawił Chrystusa zupełnie nagiego. Są z boku, po lewej stronie, jest postać profilem zwrócona ku Chrystusowi i jest to sam Antonio Gaudi. Tak artysta współczesny chciał pokazać Antonio Gaudiego. Mamy Weronikę, która pokazuje tak jakby twarz Chrystusa odbitą jakby w materiale. Oczywiście to są rzeźby w kamieniu. Mamy pocałunek Judasza w niższych partiach. To jest brama, która właśnie jest kończona. Teraz brama ukrzyżowanie. Wrócę jeszcze do bramy nie frontowej, tylko właśnie bocznej, która jeszcze została wykonana za życia Gaudiego, przedstawiającą narodziny. Tam bogactwo formy, bogactwo rzeźb, bogactwo motywów, detali. Jest po prostu niemożliwe. To robi tak olbrzymie wrażenie, że nawet trudno to opisać. Ta właśnie ta fasada boczna, wykonana przez życia Gaudiego, jest ciemniejsza od całej reszty. Oczywiście jest dużo starsza i stąd różnica w kolorze. Antonio Gaudi nie zdążył wykonać więcej sam, gdyż zginął tragicznie pod kołami tramwaju w wieku 74 lat. Wrócę teraz do kościoła. Weszliśmy do środka. Aha, brama główna będzie pokryta, te drzwi są pokryte napisami modlitwą Ojcze Nasz w 30 różnych językach. Znalazłam Ojcze Nasz po polsku, uwieczniłam na zdjęciu, będą Państwo mogli zobaczyć na naszej stronie internetowej. W środku kościoła po prostu coś nieprawdopodobnego. Otóż Gaudi, jak wspomniałam, uwielbiał przyrodę i naturę i powiedział, że kościół Sagrada Familia będzie lasem. I istotnie kolumny, to pnie drzew rozwidlają się w górze pod sklepieniem i rozwidlają się w korony drzew, w liściaste korony drzew. Oczywiście jak to jest w lesie, każde drzewo jest inne, tak i tu. Każda kolumna jest inna, no prawie. Zakończona jest inaczej, różnią się od siebie, to chciałam powiedzieć. Zakończone są inaczej, inaczej wyglądają liście, inaczej wyglądają kopuły drzew. To jest po prostu wrażenie nieprawdopodobne i również to nie jest wrażenie tylko, ale one, te kolumny są jakby zwężają się jakby ku górze, czyli one nie są postawione równolegle, pionowo, ale są tak jakby pod skosem. Otóż dlaczego? Tutaj Antonio Gaudi zastosował parabolę, jak to powiedziała nam nasza przewodniczka. Otóż kiedy my staniemy na lekko rozstawionych nogach, cały tułów jest podtrzymywany przez właśnie lekko rozstawione nogi i tak nam się wygodnie stoi i to jest silna postawa. Tak też i kościół jest postawiony na tych rozstawionych troszkę po bokach kolumnach. Także one zwężają się ku górze, właśnie te drzewa, cały las, bym powiedziała, który kończy się głównym ołtarzem. Główny ołtarz jest również ołtarstwa Gaudiego, ale jest to nie było to, nie był zaprojektowany dla tego kościoła, został ściągnięty z kościoła, w którym kiedyś jeszcze jako student Gaudi projektował ołtarz. Tak więc fasada, która jest skończona jeszcze za życia Gaudiego, ma 4 kolumny. Wydaje się, że one są tak olbrzymie, że już większych być nie może, ale otóż nie. Takich 4 kolumn jeszcze będą 2 ściany, reprezentują razem 12 apostołów. 4 razy 3, 12. Czyli 12 apostołów reprezentowanych w kolumnach dookoła wejść do Sagrada Familia. 4. bok to tak jakby półokrągła nawa. W samym środku mamy największą, najolbrzymią wieżę, która jest właśnie w trakcie budowy i jest to wieża nazwana Jezus. Obok niej będzie wieża Matka Boża również w budowie. Dookoła nich 4 reprezentujące 4 ewangelistów,
cztery wyższe wieże. Także wie najwyższe olbrzymie, Jezus i Matka Boża, cztery wieże dookoła nich reprezentujące ewangelistów i 12 apostołów. Nieprawdopodobnie masywne. Muszę jeszcze podkreślić, proszę Państwa, niebywałe wrażenie światła, dlatego że Antonio Gaudi zastosował tutaj światło. To nie jest taki kościół, jak jesteśmy przyzwyczajeni, katolicki, w którym bogactwo kolorów, przepych, złocenia. O nie, tutaj tego nie mamy. Ale te złocenia i bogactwo zastąpione są witrażami i światłem padającym przez te witraże. Niebieskie, zielone, czerwone, żółte. I one się oczywiście w ciągu dnia zmieniają w zależności od tego, jak pada słońce. Proszę Państwa, Sagrada Familia jest to coś tak nieprawdopodobnego, że ja w ogóle dech zapiera. Ja nawet trudno mi jest to przekazać i jestem pewna, że nie przekazuję tego wszystkiego, co tutaj widzę, bo to jest po prostu cud architektoniczny, naprawdę. Co jeszcze a propos cudu architektonicznego? Antonio Gaudi zaprojektował swoje kolumny, żeby były mocniejsze. W środku mają strukturę double helix, podwójnego helix, czyli tak jakby struktury DNA. Oczywiście w tamtych czasach nie było nic wiadomo o żadnym DNA i o tym, że skręcona struktura jest dużo mocniejsza od zwyczajnej prostej. Także Antonio Gaudi był prekursorem, w ogóle genialnym prekursorem w projektowaniu. Także kolumny są double helix w środku dla wzmocnienia siły, podpory, dlatego żeby właśnie trzymały tą olbrzymią, masywną strukturę, bo te wieże są olbrzymie, proszę Państwa. Nieprawdopodobne wrażenie. Jestem zauroczona. Pod spodem jest krypta, w której oczywiście w tej głównym kościele nie odbywają się msze w tej chwili, dlatego że cały czas trwa budowa. Jak powiedziałam, zakończona ma być w 26 roku, ale pod spodem, czy właściwie obok, jest krypta, w której zresztą jest sarkofag Antonio Gaudiego. Jest to jedyna osoba, która pochowana została w Sagrada Familia. Antonio Gaudi, jej twórca, projektant. Tam odbywają się msze codziennie o godzinie 8 wieczorem i w święta katolickie naturalnie. Ale od 6 można wejść i zobaczyć sarkofag Antonio Gaudiego. Może nawet uda mi się zobaczyć dzisiaj. Proszę Państwa, to jest coś, co trzeba zobaczyć. Wracamy do dawnych czasów. Oto opowieść Beaty z Galgong, australijskiego miasteczka Skansenu. Kiedyś, za czasów poszukiwaczy złota, było to tętniące życiem miasto. W miejscowej operze śpiewała nawet sławna operowa śpiewaczka australijska Nelly Melba. Dziś jest on jedynie miejscem odwiedzin turystów. W sprawozdaniu towarzyszy nagranie arii w wykonaniu Melby oraz Waltzing Matilda z wielkiego koncertu z okazji Australia Day 2009 roku. Po raz drugi zdjęcie i opis Dame
Nelly Melby spotykam w historycznym Muzeum Pionierów w Geelong. Przybliżę Państwu postać Nelly Melba. Była to śpiewaczka sopranowa australijska. Nazywała się naprawdę Helen Nelly Porter Mitchell. Stała się najbardziej znaną śpiewaczką w czasach wiktoriańskich i we wczesnych latach XX wieku. Była pierwszą Australijką, która uzyskała międzynarodową sławę w klasycznej muzyce. Pseudonim Melba przybrała, żeby upamiętnić swoje ukochane miejsce urodzenia, Melbourne. Uczyła się właśnie w Melbourne i tam odniosła największe sukcesy. Występowała w wielu miejscach, później studiowała również w Londynie, w Paryżu, przeprowadziła się zresztą do Europy. W czasie I wojny światowej Nelly Melba zebrała duże sumy w celach charytatywnych na wojnę. Powracała często do Australii w ciągu XX wieku, śpiewała w operach, na koncertach w Melbourne Konserwatorium. Uczyła tam również konserwatorium w Melbourne. Widzimy tutaj w muzeum jej zdjęcie, kiedy śpiewała hymn narodowy przed parlamentem w Canberrze. Tutaj mówię w Muzeum Pionierów w Geelong. Powrócę do Geelong. Otóż Geelong jeszcze raz w czasach gorączki złota był bardzo szybko rozwijającym się miasteczkiem i był tak jakby centrum świata tych, którzy zbierali złoto. A dzisiaj Geelong to dosyć ważne centrum, gdzie spotyka się sieć dróg, które prowadzą z północy na południe i ze wschodu na wschód. Geelong leży około 300 km od Sydney i 28 km na północ od Madge, a 80 na wschód od Wellington. W Geelong widzimy bardzo wąskie uliczki, tak jak wspomniałam, wygląda zupełnie jakby żywcem było przeniesione z dzikiego zachodu. Wąskie uliczki z zabudowaniami, zresztą w muzeum mamy oryginalne budynki, które zostały przeniesione z ulicy Harold na przykład. Malutkie domki drewniane z pokoikami malutkimi. My dzisiaj byśmy sobie zupełnie nie poradzili w takich maleńkich pomieszczeniach. Mamy za dużo przedmiotów. Geelong jako miasteczko nie w muzeum, ale nie w tym skansenie, bo w muzeum jest również w pewnym sensie skansen. Jako że zostały przeniesione całkowicie budowle. Samo Geelong cały czas utrzymuje atmosferę takiego miasteczka z gorączki złota, okresu gorączki złota. Wygląd, atmosfera, ale również Geelong zmieniło się może raczej w takie centrum rolniczo-komercyjne. Geelong i okolice, zaludnienie wynosi ponad 2000, około 2200 osób. To oczywiście pozostaje w dużym kontraście z okresem sprzed 100 lat, kiedy to odkryto złoto 14 kwietnia 1870 roku. Jestem właśnie teraz na Red Hill, czyli wzgórku, gdzie złoto zostało po raz pierwszy odkryte przez Thomasa Saundersa 14 kwietnia 1870 roku. Ten obszar, Red Hill, wyprodukował 555 uncji złota, czyli to było około 980 części na 1000 czystego złota. Studia geofizyczne przeprowadzone w latach 1930-31 pokazały, że jeszcze w dalszym ciągu znajdują się tam duże pokłady złota. Problem tylko w tym, że trzeba znaleźć metodę, żeby odpompować wodę z głębin. W grudniu 1872 roku policzono, że mniej więcej w tych okolicach mieszkało 20 tysięcy osób. I wydawało się, że miasteczko urosło po prostu przez noc. A to dlatego, że właśnie ściągali wszyscy, których łączyła jedna myśl – złoto, zbieranie złota. W Muzeum Pionierów Geelong mamy właśnie różne przedmioty, różne narzędzia i sprzęty, które używano do poszukiwania złota. Mamy sita, mamy specjalne urządzenia, które odsiewały złoto z kamyków. Miasteczko zostało opisane i określone w sierpniu 1870 roku i komercyjna okolica to ulica Main and Herbert Streets, które łączą się pod kątem prostym. I właśnie z Herbert Street domy zostały przeniesione całkowicie do skansenu, łącznie z tapetami, resztkami tapet, które pokrywały ściany w budynkach w środku.
W niektórych miejscach galgong prawdziwe, te oryginalne domki jeszcze cały czas stoją. W ogóle atmosfera jest, tak jak wspomniałam, zachowana z okresu gorączki złota. Z galgong łączy się postać poety Henry Lawsona. To tutaj zapoznał się z teatrem, ze sztuką. I galgong był tłem dla wielu jego znanych wierszy i opowiadań. Muzeum Pionierów Galgong pokazuje historię galgong i okolic od czasów pionierskich przez ten okres rozkwitu z gorączki złota aż do dzisiejszych czasów, poprzez lata 60., 70. Są tam również różne memorabilia związane z wojną pierwszą i drugą światową. W muzeum można znaleźć tysiące różnych przedmiotów, które pokazują i naturalną historię, i historię wydobnictwa złota, ale również gabinety lekarskie, dentystyczne, również piekarnie, pocztę, telegraf, policję, wszystkie sprzęty związane właśnie z tymi różnymi dziedzinami. Znaleźć tam można również mnóstwo fotografii pokazujących życie ludzi z tamtych czasów, pokazujących nawet drzewa genealogiczne, bo oczywiście potomkowie tych ludzi, którzy tu osiedli wtedy, w 1870 roku, tutaj ciągle mieszkają. Galgong, muszę też Państwu powiedzieć, jest znane z tego i na pewno wielu z Państwa skojarzy to miasto, nazwane jest z tego, że rysunek galgong był na papierowym banknocie 10-dolarowym. Na pewno Państwo pamiętają z profilem Henry Lawsona i jest miasteczko. I to jest właśnie galgong. W sklepie spotkałam panią, która jest prawnuczką osoby, która wybudowała hotel, Ten Dollar Town Hotel, który teraz się tak nazywa, a oczywiście kiedyś nazywał się inaczej, a przemianowany teraz jest na Ten Dollar Town, bo galgong to jest właśnie Ten Dollar Town, bo galgong zostało upamiętnione i zostało nieśmiertelne dzięki temu, że właśnie znajdowało się na banknocie 10-dolarowym. Once a jolly swag came by the billabong under the shade of a coolabah tree, and he sang as he watched, and he waited till his billy boiled. He'll come a waltzing until the with me. With me, and he sang as he watched, and he
and he jumped into that billabong. "You'll never take me alive," said he, "and his ghost may be heard if you barrel and pass that billabong. Pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, że restauracja kameralna zaprasza na ponowne uroczyste otwarcie dnia 3 października, czyli dzisiaj, na godzinę 18 w sali lustrzanej w Polskim Klubie Weszwód. Bawić nas będą Michał Macioch i Mirek Boguszewski, a pyszną kolację serwować będzie restauracja kameralna. Chcemy również przypomnieć, że restauracja jest otwarta od środy do niedzieli. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.kameralna.com.au lub dzwoniąc na numer 97 97 06 92. Serdecznie polecamy i zapraszamy. Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Sydney informuje, że 23 września 2015 roku weszło w życie rozporządzenie ministra do 22 września bieżącego roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem dla wszystkich wyborców zamieszkałych w okręgu konsularnym w Sydney utworzono obwodową komisję wyborczą, która będzie się mieścić w siedzibie konsulatu generalnego w Sydney pod adresem 10 Trelawney Street w Woolarze. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 25 października w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem. Prawo do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, posiada ważny polski paszport, zostanie wpisany do spisu wyborców. Warunkiem wzięcia udziału w wyborach w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez Urząd Gminy w Polsce. Zgłoszeń wyborców do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów, to jest do 22 października 2015 roku, czyli do czwartku. W przypadku wyborców zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu wyborców upływa 7 października. Zgłoszenia do spisu wyborców dokonać można poprzez system e-wybory, pisemnie na formularzu, egzemplarz jest do pobrania w okienku bądź ze strony internetowej konsulatu, w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza, egzemplarz znowu do pobrania w okienku bądź ze strony internetowej konsulatu, telefonicznie pod numerem 02-9363-9816 lub osobiście ustnie w siedzibie Konsula Generalnego Rzeczpospolitej w Sydney przy ulicy 10 Trelawney Street w Woolarze w godzinach urzędowania bądź telegraficznie. I tak doszliśmy do końca naszej audycji. Za tydzień zapraszamy na audycję Jerzego Moskały. Słuchaliście Państwo audycji Beaty Rumianek nadanej w Radiu 2000 FM.
Podaję jeszcze numer telefonu, na który można będzie dzwonić między godziną 13 a 13.15. Oto on, 97 15 54 11, żeby podzielić się swoimi uwagami. Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami Państwu się nie dłużył, a nasza audycja była miłym i interesującym przerywnikiem wśród codziennych, domowych obowiązków. Na pożegnanie proponujemy utwór w wykonaniu zespołu Dekret. Zespół ten gościliśmy już wielokrotnie w naszym radiu. Dziś żegnamy się świetnym utworem instrumentalnym w jego wykonaniu. A ponieważ całą audycję mieliśmy zapełnioną wspomnieniami z przeszłości, utwór ten zatytułowany Przemijanie wydaje się bardzo stosowny na pożegnanie. Życząc Państwu sympatycznego weekendu i pięknej pogody, żegnałem się z Państwem Beata Rumianek i Kazimierz Zawodziński. A teraz już zespół Dekret i Przemijanie. Do usłyszenia za tydzień.